Rachmistrz i rewizor Nexo, Nexo Pro. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W wersji 45 programów księgowych linii Nexo oraz Nexo Pro zostanie udostępniony raport rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wspólników, który w poprzedniej wersji należało aktywować w laboratorium. Od teraz będzie on od razu dostępny w module rozliczenia właścicielskie, a jego wystawienie dla wskazanego wspólnika spowoduje wyliczenie nadpłaty bądź niedopłaty składki zdrowotnej za poprzedni okres składkowy. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej zostanie uwzględnione w deklaracji ZUS-DRA za kwiecień 2023 roku. Raport został uwzględniony w śladzie rewizyjnym. Biura rachunkowe korzystające z programu Biuro Nexo będą mogły teraz wyliczyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej zbiorczo dla wszystkich swoich klientów dzięki nowej operacji zbiorczej.